spacery po ogrodach, tajemniczych ogrodach, ogrodach sztuki są zawsze niezwykłe. Do takiego miejsca, takiego ogrodu sztuki, atelier sztuki dzisiaj zaprowadzimy Państwa. I powiemy o człowieku, który z Opolem był nierozerwalnie związany. To wielki żal, że go nie ma, bo zmarł w 2014 roku. Bolesław Polnar. To tu ulica Pasieczna miała ten niezwykły, magiczny wymiar sztuki. To właśnie tu pan Bolesław pracował. Tu przychodzili też jego uczniowie i razem z nim delektowali się tą sztuką. Co wie ten budynek? Jakie tu miały miejsce historie? Dziś o tym opowie właśnie jego uczeń. W latach 2006-2013 funkcjonowała galeria BP Atelier. Galeria założona przez mecenasa sztuki Ryszarda Rzepkę oraz malarza Bolesława Polnara. Początkowo było to miejsce, w którym głównie prezentować swoje prace mieli artyści i plastycy. Z czasem stało się to małe centrum kultury opolskiej, miejsce integracji też różnych środowisk twórczych, ale równocześnie miejsce bardzo interesujących, barwnych spotkań towarzyskich, gdzie osobowość Bolesława Polnara mogła się tutaj pięknie rozwijać. On był tutaj wspaniałym gospodarzem, przyjaźnie nastawionym do środowiska artystycznego. Bolesław Polnar w swojej działalności wystawienniczej również bardzo mocno zorientowany był na promocję młodych artystów. I była to też przestrzeń, w której liczni młodzi opolscy artyści mogli po raz pierwszy prezentować swoje prace. Zostałem zaproszony przez Bolesława Polnara i w 2012 roku zaprezentowałem tu serię moich rysunków na wystawie pod tytułem Peryferie. To, że to miejsce było bardzo przyjazne i otwarte dla szerokiego grona artystów, to też Bolesław był osobą, która czerpała z ludzi w pewien sposób ich opowieści, ich energię i później mogliśmy odnaleźć te historie ludzkie zawarte właśnie w jego twórczości, bo głównym podmiotem jego twórczości był zawsze człowiek. Był zawsze człowiek i jego różne historie, rozterki egzystencjalne i wydaje mi się, że to miejsce też trochę jak w soczewce skupiało właśnie ten różny materiał, który on następnie mógł przetwarzać w swojej twórczości. BP Atelier to tylko część jego życia. Przez 14 lat był nauczycielem rysunku i malarstwa w liceum plastycznym. Bolesław Polnar to mój nauczyciel, z którym spędziłem setki godzin w pracowni rysunku i malarstwa. Pracownia 308. Był on osobą bardzo otwartą. Nie było w nim mistrzowskiej powagi. Cechował go dystans do świata. Bardzo lubił żartować, zawsze wprowadzał również dobrą atmosferę i humor na zajęciach. Jako nauczyciel unikał raczej form takiej opresji czy nakazu. Zdecydowanie stawiał na dialog, na komunikację z nami. Bardzo dobrze prowadził nasz rozwój warsztatowy, a równocześnie doceniał indywidualny potencjał, który był w każdym uczniu i to rozwijał. Niewątpliwie był nauczycielem bardzo lubianym i szanowanym. Bardzo podziwialiśmy jego twórczą aktywność, jego pracowitość, która przekładała się na rozliczne wystawy, projekty plakatów teatralnych czy scenografii, a także projekty okładek książkowych. To była też forma edukacji. Edukował nas swoją postawą, taką bardzo aktywną. Można powiedzieć, że w piękny sposób urealniał słowa Picassa, iż wena, natchnienie może nas spotkać tylko podczas pracy. Zawsze stawiał nam wysoko również wymagania. Zachęcał nas do tego, żebyśmy chodzili do teatru, czytali książki, bywali na wszystkich wystawach, żebyśmy byli aktywnymi uczestnikami kultury. Pamięć o Bolesławie Polnarze jest żywa w Liceum Plastycznym. Corocznie wręczane jest serce Polnara za najlepszy obraz dyplomowy. I ważne jest, aby pamięć o tym niezwykłym artyście była żywa.
Bolesław Polnar tu na wyspie, na Pasiece i w swoim atelier i w tej szkole spędził ogromną część swojego życia, dając swoim uczniom pasję. Pasję do sztuki, ale pasję i miłość do drugiego człowieka. W końcu nazywali go po prostu Bolek, pan profesor, który dla nich poświęcał przecież mnóstwo czasu. Szkoda, odszedł niestety zbyt szybko. Kto będzie lub co będzie bohaterem naszej kolejnej opowieści, oglądajcie nas Państwo już za tydzień.